Dzisiaj zaczynamy tydzień amerykański, więc nie zostało mi nic innego, jak przyrządzić amerykański deser. Ale nie byłbym sobą, jakbym czegoś w nim nie pozmieniał. Nie będzie to jabłkowy pie, tylko zrobimy jabłko w połączeniu z brzoskwinią i z pomarańczą. Zaczniemy od przygotowania ciasta kruchego. Na deskę przesieję mąkę. Dodam masło. Przesieję jeszcze cukier, puder. I od razu dodam żółtka. Wszystko razem będę siekał. Już widzę, że wszystkie składniki są ładnie posiekane. Będę mógł zacząć zagniatać ciasto. Nie będziemy męczyć ciasta za długo. Chodzi tylko o to, żeby się nam bardzo ładnie połączyło. O. Bardzo ładnie. Tak przygotowane ciasto podzielę na dwie równe połowy. Zawinę w folię. Zawinięte ciasto wstawiam do lodówki na około 1 godzinę. W tym czasie będziemy mieli możliwość przygotowania owoców do naszego paja. Obieram jabłka. Wydrążę środki. Jabłka posiekam w plastry. Wyfiletuję pomarańcze. Dodatek pomarańczy tak ładnie nam podkreśli smak jabłek i brzoskwiń. Później dodamy jeszcze odrobinę cynamonu i miodu. Będzie naprawdę taki fajny smak. I zostały nam jeszcze brzoskwinie. Brzoskwini nie będę obierał ze skórki. Pokroję w plastry. Owoce mamy przygotowane. Możemy zacząć kolejny etap przyrządzania naszego ciasta. W garnku rozpuszczamy masło, dodajemy miód. Odrobinę cukru trzcinowego. Masło się już ładnie roztopiło, połączyło z miodem i cukrem. Dodajemy owoce. Owoce prażymy do momentu, aż nam odparuje sok i zrobią się troszeczkę bardziej miękkie. Owoce się nam już zaczynają ładnie rozpadać. Dodam cynamon. Już wyłączę. Owoce nam muszą troszeczkę przestygnąć, ale ja dodam jeszcze pokruszone biszkopty. Bardzo ładnie. Odstawiamy na chwilę do przestudzenia. Formę przesmaruję masłem. Do przesypania formy też wykorzystam biszkopty, ale teraz przetrę przez sito, żeby były bardzo delikatne. Foremka jest gotowa. Możemy wziąć się za rozwałkowywanie ciasta. Na deskę odrobinę mąki. Podczas wałkowania od razu staram się nadawać okrągły kształt. Myślę, że tak już nam wystarczy. Dopasowuję ciasto do boków. Nie obrywam tych falbanek, które się zrobiły od ciasta, bo później muszą się połączyć z górną warstwą naszego ciasta. Widelcem ponakuwam w kilku miejscach. Teraz możemy nałożyć już nasze owoce. Staram się tak rozkładać owoce, żeby na środku powstała taka delikatna górka. I musimy uważać, żeby nie pobrudzić brzegów ciasta. Dobrze. To już mogę odstawić.
Teraz możemy zacząć wałkować drugą część naszego ciasta i przykryjemy całość owoców. I dokładnie jak przed chwilą powtarzam czynność z wałkowaniem ciasta. O, dopasuję. Delikatnie obetnę nadmiar falbanek. Teraz staramy się skleić obydwie warstwy ciasta, czyli tą dolną i górną. Jako element dekoracyjny postaram się zrobić takie falbanki. Przesmaruję całość białkiem, żeby miało ładny, świecący kolor. I delikatnie przesypię cukrem trzcinowym. I na koniec musimy jeszcze zrobić dziurki, żeby sok, który jest zawarty w owocach, odparowywał nam w tym miejscu, w którym chcemy. I wstawiam ciasto do piekarnika nagrzanego do temperatury 220 stopni na 10-12 minut. Później temperaturę obniżam do 190 stopni i piekę jeszcze około 15 minut. Zapach w całej kuchni daje nam znak, że ciasto jest już gotowe. Bardzo ładnie. Te najcięższe brzegi nawet dość ładnie. Może zrobię jakiś mały element dekoracyjny. Taki mały owocowy akcent. Jeszcze tylko mały zielony akcent z melisy i życzę smacznego.